tu nacimiento, Virgen Madre de Dios. Twoje narodzenie, Bogorodzico Dziewico, zwiastowało radość całemu światu. Z Ciebie się narodziło Słońce Sprawiedliwości, Chrystus, który jest naszym Bogiem. Uroczystość narodzenia Marii Panny rzuca swe światło na nas, jak wspaniałe światło jutrzenki promieniuje na rozległą równinę kolumbijską, przepiękny krajobraz, którego bramą jest Villavicencio. A także w bogactwie Indian. Maria jest pierwszym blaskiem głoszącym kres nocy, a przede wszystkim zapowiadającym zbliżanie się dnia. Jej narodziny każą nam wyczuć kochającą, czułą, współczującą inicjatywę miłości, z jaką Bóg pochyla się nad nami i wzywa nas do cudownego przymierza z Nim, którego nic ani nikt nie będzie mógł zerwać. Maria potrafiła być przejrzystością światła Bożego i odzwierciedlała odbłyski tego światła w swoim domu, który dzieliła z Józefem i Jezusem, a także w swym ludzie, w swym narodzie i w tym wspólnym domu całej ludzkości, jakim jest stworzenie. W Ewangelii usłyszeliśmy rodowód Jezusa, który nie jest zwykłym wykazem imion, ale żywą historią. Historią ludu, z którym Bóg wędrował i stawszy się jednym z nas, zechciał nam ogłosić, że ze względu na Jego krew biegnie historia sprawiedliwych i grzeszników, że nasze zbawienie nie jest zbawieniem sterylnym, laboratoryjnym, ale zbawieniem konkretnym. Zbawieniem życia konkretnego. Ten długi spis mówi nam, że stanowimy małą cząstkę wielkich dziejów, i pomaga nam, byśmy nie usiłowali stawać się przesadnymi bohaterami wydarzeń. Pomaga nam unikać pokusy pokrętnych duchowości, by nie odrywać się od konkretnych współrzędnych historycznych, w jakich wypada nam żyć. Ponadto włącza w naszą historię zbawienia te ciemniejsze lub smutniejsze karty, chwile rozpaczy i opuszczenia porównywalne z wygnaniem. Odniesienie do kobiet, żadna ze wspomnianych w rodowodzie nie występuje w hierarchii wielkich kobiet Starego Testamentu. To odniesienie pozwala nam na szczególne podejście. To one w rodowodzie głoszą, że w żyłach Jezusa płynie krew pogańska. To one przypominają historię odrzucenia i poddania. Las que recuerdan que historias de postergación y sometimiento. We wspólnotach, w których jeszcze ciągną się style patriarchalne i seksistowskie, warto głosić, że Ewangelia zaczyna się od podkreślenia roli kobiet, które naznaczyły tendencje i tworzyły historię. A pośród tego wszystkiego są Jezus, Maria i Józef. Maria swym wielkodusznym tak pozwoliła, aby Bóg wziął na siebie tę historię. Józef, mąż sprawiedliwy, nie dopuścił do tego, aby duma, namiętności i gorliwość pozostawiły go poza tym światłem. Dzięki formie, w jakiej zostało to opowiedziane, wiemy, że wcześniej niż Józef to, co stało się z Marią, a on podejmuje decyzję, ukazując swoją osobowość, zanim jeszcze pomoże mu w tym anioł i zrozumie wszystko to, co wydarzyło się wokół niego.
Szlachetność jego serca sprawi, że podporządkuje miłości to, czego nauczyło go prawo. A dziś, na tym świecie, w którym oczywista jest psychologiczna, słowna i fizyczna przemoc wobec kobiet, Józef jawi się jako postać mężczyzny, okazującego szacunek, delikatnego, który, choć nie wie wszystkiego, decyduje się ze względu na opinię, godność i życie Maryi. I w swoich wątpliwościach, jak działać najlepiej, Bóg dopomógł mu w wyborze, rozświetlając jego osąd. Mieszkańcy Kolumbii są ludem Bożym. Również tutaj możemy szukać informacji o przodkach pełnych historii, wiele z nich wypełnionych miłością i światłem, innych konfliktami, poniżeniami, także śmiercią. Ilu z was może opowiedzieć o wygnaniu i rozpaczy? Ileż kobiet w milczeniu trwało w samotności i iluż dobrych mężczyzn próbowało odłożyć na bok złość i gniew, chcąc połączyć sprawiedliwość i dobroć? Co uczynimy, aby pojawiło się światło? Jakie drogi prowadzą do pojednania? Tak jak Maryja, trzeba powiedzieć tak pełnej historii, nie jej części. Jak Józef odłożyć na bok namiętności i pychę. Jak Jezus wziąć na siebie ciężar, podjąć i objąć tę historię, bo tu wszyscy jesteśmy Kolumbijczykami. Tu jest to, czym jesteśmy i to, co Bóg może uczynić z nami, jeśli powiemy tak prawdzie, dobru, pojednaniu. A to jest możliwe tylko wtedy, jeśli wypełniamy światłem Ewangelii nasze historie grzechu, przemocy i konfliktu. Pojednanie nie jest słowem abstrakcyjnym. Gdyby tak było, prowadziłoby jedynie do wyjałowienia, do jeszcze większego dystansu. Pojednać się oznacza otworzyć drzwi wszystkim i każdej osobie, która przeżyła dramatyczną rzeczywistość konfliktu. Gdy ofiary pokonują zrozumiałą pokusę zemsty, stają się najbardziej wiarygodnymi uczestnikami procesów budowania pokoju. Se convierten en los protagonistas más creíbles de los procesos de construcción de la paz. Es necesario que algunos se animen a dar el primer paso, uczynić pierwszy krok w tym kierunku, nie czekając, aż zrobią to inni. Basta una persona buena para que haya esperanza. Wystarczy dobra osoba, aby była nadzieja. A każdy z nas, nie zapominajcie, wystarczy jedna dobra osoba, aby była nadzieja. A każdy z nas może być tą osobą. Nie oznacza to nieuznawania lub ukrywania różnic i konfliktów. Nie chodzi o uprawomocnianie niesprawiedliwości osobistych lub strukturalnych. Odwołanie się do pojednania nie może służyć przyzwyczajaniu się do sytuacji niesprawiedliwości. Para acomodarse a situaciones de injusticia.
Co więcej, jak uczył święty Jan Paweł II, jest spotkaniem między braćmi gotowymi do przezwyciężania pokusy egoizmu i do wyrzeczenia się zamysłów zmierzających do pseudo-sprawiedliwości. Jest owocem uczuć mocnych, silnych, szlachetnych i szczodrych, które prowadzą do ustanowienia zasad współżycia opartego na poszanowaniu każdej jednostki i na wartościach właściwych każdemu społeczeństwu obywatelskiemu. Zatem pojednanie konkretyzuje się i umacnia dzięki wkładowi wszystkich. Pozwala budować przyszłość i sprawia, że wzrasta nadzieja. Wszelki wysiłek pokojowy bez szczerego zaangażowania na rzecz pojednania będzie fiaskiem. Siempre será un fracaso. Tekst ewangeliczny, którego wysłuchaliśmy, osiąga swój punkt szczytowy, kiedy nazywa Jezusa Emanuelem, czyli Bogiem z nami. Mateusz kończy swą Ewangelię tak, jak ją rozpoczyna. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jezus jest Emanuelem, który się rodzi i jest Emanuelem, który towarzyszy nam każdego dnia. Jest Bogiem z nami. Bóg, który rodzi się i kroczy każdego dnia z nami, aż do skończenia świata. Ta obietnica wypełnia się także w Kolumbii. Jesus Emilio Jaramillo Monsalve, biskup Arauki i kapłan męczennik Zarmero są tego znakiem. Wyrazem ludu, który chce wyjść z bagna przemocy i zła. W tym cudownym otoczeniu wypada nam powiedzieć tak pojednaniu, zawierającemu w sobie także naszą naturę. Nieprzypadkowo nawet na niej wyzwalaliśmy swoje namiętności, które nas opanowywały, naszą żądzę panowania. Pewien wasz rodak pisze o tym pięknie. Drzewa płaczą, są świadkami wielu lat przemocy. Morze jest brązowe, miesza krew z ziemią. Przemoc, która jest w sercu ludzkim, zranionym przez grzech, ujawnia się także w objawach choroby, którą dostrzegamy na ziemi, w wodzie, powietrzu i w istotach żywych. Do nas należy powiedzieć tak, podobnie jak Maryja, i wraz z nią wyśpiewywać wielkie rzeczy Pana, aby, jak obiecał naszym ojcom, pomagał wszystkim swym ludom i każdemu ludowi z osobna. Wspomagał Kolumbię, która chce się dzisiaj pojednać, jej potomstwo na zawsze.